Przepraszasz? Pawele? Tak, Maciejże? Pozwólże tutajże. Gdzieże? No tuże. Za łóżkomże i komże. Rychlejże, rychlejże. Czy mi się wydaje, czy dostałem dłuższe owacjum? Iluzjum, iluzjum. Spocznijże tutajże, jako jarze. Spocznęże, drogi Maciejże, jednakżeże, pierwejże, zrobię żartże. Haha, że. Sławomirze, że. Tak, Pawelerze? Zagraj nam, że córze pięknego, że. Zagram, że Pawelerze, jednak rzeże, pozwól rzeże, włożę, że kabelże. A gdzieże? W dziurerze. Jakże się dziś czujesz, drogi Maciejże? O, że... Więc niechże się rozpoczniesz. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, strasznie przepraszam, że od razu się nie przedstawiam, ale po prostu do głowy przychodzi mi tylko Irena Szowińska, także nie wiem, ta fryzura, ten nos jak klamka, te wysportowane łyczki, także... Drodzy Państwo, witamy Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie na 7., 8. rzędu już rozdaniach sportowych literackich nagród Nike. Szanowni Państwo, nagroda Nike zostaje przyznawana pośmiertnie, także pani Wisława musi jeszcze poczekać, no nie? Ale jak to się mówi, co nagle, to po diable, prawda? Albo też jak się mówi, sprawa wygląda następująco, są zwierzęta, które rodzą na stojąco, prawda? Różne rzeczy się opowiada. Drodzy Państwo, nagrodę tą po raz 7., 8. z rzędu otrzymuje pan Johann Kupstall. Johann Kupstall, jego osobowość, jego sylwetka, jego twórczość, no ja bym mógł mówić godzinami, gdybym cokolwiek wiedział. Na szczęście ominęła mnie ta przykra przyjemność, dlatego pozwolę sobie Państwa zostawić z moimi pseudoprzyjaciółmi, którzy przybliżą Państwu jego nieposkromioną wyobraźnię, jego zapędy do niesamowitych rymów i po prostu nienaganną higienę. Drodzy Państwo, ja bym się jeszcze porozmawiał, ale zaraz wybuchną mi kolana i to by po prostu zupełnie bez sensu. Także bardzo śmieszne. Haha, że. Będzie po prostu... O, jest skurcy. Skurcy byku. Nie, śmieszna boli, no nie, to jest po prostu, o ty skubany, tak se, ojciec, skurcz, Sławek, no puść, nie chcę puścić, Sławek, nie chcę puścić, to może ja puszczę. Coś ci leci z nosa. Nutki.
Nutki. No to no. Jak ci to ma leżeć w zatokach, no to... Ryjurz z sza wyszedlona, bulała jurza na dachach świata i kwiczy od rana. Krowy się stroją bezdechnięte. Ech Nabal, ech Nabal, ech na bal bym poszła, bo wieczorem idą na miasto. Ileż to już razy Johann Kupstall zaskakiwał nas podobnymi skojarzeniami. Tak. A jednak... Raz na jakiś czas dajemy się wciągać w jego fantasmagorię. Z jednej strony pogardywując z boku, a z drugiej zaś fascynatczo spoglądamy w świat, w którym bzy mówią co wieczór dobranoc paprociom. Dobranoc. 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 Auf Wiedersehen. Przyjrzyjmy się zatem nieco dokładniej twórczości tego wielkiego poety i barda, aby uzmysłowić sobie rolę, jaką on odegrał w historii literatury. Lub też, jak powinieneś powiedzieć, drogi Maciejże, literatury. Pardono. Bo któż nie zna przepięknej rapsodii zainspirowanej elementami ludycznymi pod tytułem Na zbrojach bych ci bobu, jeno mam cię w życi. Przepiękna, przepiękna. Albo ta Ecie pecie, chlastu klastu, mucha w kasku na obrazku. Romantyczne. Proponuję zacząć naszą podróż od wiersza krótkiego, acz jakże wymownego, który ukazuje nam, jak sam poeta, szarlatan, postrzega miejsce, w którym dane mu było trwać. Proszę sobie wyobrazić, Ottawa, rok 1934. Mała, zapocona kawiarenka przy Günterstrasse, number 14. Specjalnie dla państwa, w wykonaniu pierwszego motyla Rzeczypospolitej, Otyli Jędrzejczak. Wielkie brawa. Pani Otyliu. Panno, możesz mi mówić dama z łasiczką na wardze? Jakaś niskobudżetowa ta Otylia. Jacy prowadzący taka Otylia? Nie wymierzyłam i mi się czepek odbił. Johann Kupstall jestem. Nie ma mnie, ale płynę. Biję falę dłonią. Konkurentki mnie już gonią. Nie dogonią mnie jednakże, gdyż mam błony pławne wszakże. Stoję już na podium i pozdrawiam rodaków gestem. Na mej twarzy rysuje się radość, bo hello, pierwsza jestem. Jako że skończyła się zima, powiem jeszcze w biegu, nawet jak innego nie ma, to nie jedzcie żółtego śniegu. Jestem, jestem, jestem. Tutaj niektórym z państwa należy się słowo wyjaśnienia. Otóż wiersz ten w oryginale został napisany w języku kanadyjskim, a w tymże języku słowo jestem ma dwa znaczenia. Jestem oraz nie ma mnie. Jak więc może brzmieć interpretacja tego utworu? Zostawiam to państwu. Kuriozum. Mimoza. Szplucha. Gerendel. A może jakieś inne głupie słowo? Proponuję nieco zmienić klimat i przenieść się do zupełnie innej krainy.
Swoją drogą motyw podróży, tak jak u innych słynnych poetów, stręczycieli, był motywem przewodnim wierszy lub nawet całych cykli poetyckich Johanna Kupsztala. Tak też jest w przypadku cyklu sonetów z 1212 roku bodajże, pod dosyć irytującym tytułem. Cykl sonetów, w którym motywem przewodnim jest motyw podróży. Z owego cyklu wybrałem dla Państwa sonet jeden z piękniejszych, a jeśli nie najpiękniejszy, to na pewno najbardziej intrygujący. Sonet nosi tytuł Bakłabych. Specjalnie dla Państwa w wykonaniu Jacka Gmocha. Wielkie brawa. Nie, miał być Kazimierz Dejna. Się uczesałem nawet, tak. Kazimierz Dejna. Gmoch miał być. Dejna, Kazimierz Dejna. Gmoch. To może chociaż Irek Jeleń. To może chociaż... To Citko chociaż. Dlaczego Citko? Mam takie znamie jak Citko. Jakie? Pokazać? No, nie masz. Nie. Jacek Gmoch. Panie Jacku. Johann Kupsztal Bakłabych. Bakłabych! 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 Jeno nie wiem, czy bakać ja umiem. Kopsnij szluga na warę, kopsnij fajer na szludze na warze. Jaram, jaram, pomarańczowe szaleństwo. Kończy mi się białe przy pecie, ale dobrze będzie. Dobrze będzie, onomatopeja, io, 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 io. Karetka na sygnale, jedzie po mnie, wspaniale, wspaniale. Jeszcze tylko dzięcioł w sadzie. Bo mu się porąbało. Jakby Państwo tego nie skumali, to ja mogę to rozrysować. No będę leciał, bo mi łupież leci do wargi. Tak się to. A zejdę się jako jesz. Rozmazałem. Pawele, ty płaczesz niczym człowiek, który płacze. Tak, drogi Maciejże, ale przepraszam ciebie i was, drodzy państwo, ale po prostu utożsamiłem się z głównym bohaterem, Jerzem. I mnie tak w sercu zakuło. Oj, nie dziwię ci się, nie dziwię ci się, nie dziwię ci się. To była sztuka przez duże K. Ta. Ka. Ta, ka. A. Szlachetni państwo, z tym jakże dramatycznym utworem wiąże się równie dramatyczna historia. Otóż ten wiersz został napisany po śmierci Johanna Kupsztala. Zapytają państwo, jak to możliwe, a ja odpowiem krótko. Cud. Z powodu braku czasu jednakże na sam koniec chcielibyśmy przedstawić nieco inne oblicze Johanna Kupsztala, a mianowicie Johann Kupsztal Tekściarz. Czy jak niektórzy mawiają z pokorą, Johann Cygan Kupsztal.
Trudno jest przedstawić sylwetkę tak wybitnego twórcy w przeciągu, ponieważ wieje, a co dopiero w przeciągu 5 minut. Mam jednak ogromną nadzieję, że udało nam zachęcić państwa do samodzielnego zagłębienia się w historię tego ojca literatury plebejskiej, jak mawiają o nim plebejusze. Nam nie pozostało już nic innego, jak... Mi nie pozostało już nic innego, jak tylko pożegnać się z państwem tradycyjnym. Do zobaczenia w Gliwicach. I zostawić sam na sam z balladą, której tekst i słowa napisał Johann Kupstall, a wykonanie sam autor. Jestem fanem Chicago. Był taki czas, że byłem fanem Phoenix Suns. Z różu tiul wyglądam w nim jak niezły. Scotty Pippen. Scotty Pippen.